Psalm 69 jest lamentacją, czyli skargą wylewaną przed Panem Bogiem na to, co w życiu się dzieje. Lamentacje mogą być różne, związane z chorobą, z prześladowaniem, z odrzuceniem przez ludzi. I tu w tym psalmie bardziej chodzi o to. Człowiek, który jest gorliwy o świątynię pańską, on zabiega o Boże sprawy, a jest odrzucony, niezrozumiany. Więc co z tym zrobić? Obrazić się na Pana Boga, zrezygnować z gorliwości, czy też właśnie tak wylać przed Nim swoją duszę, powiedzieć Mu, nie dlatego, że On tego nie wie, ale żeby tak zwrócić się ze swoim bólem w Jego stronę. Byłem porządny, uczciwy, pobożny, zabiegałem Twoje sprawy i co z tego mam? Co z tego wyniknęło? Odrzucenie przez ludzi, wyśmianie. Że relacja z Panem Bogiem jest ważniejsza niż coś mieć. Że okazałem się wiernym. Jest takie lepsze niż jak zbieranie jakichś owoców z niewierności, z jakiegoś kupczenia swoją wiarą. Że tak to właśnie wylać żal przed Panem Bogiem, by dojść do tego, ale przecież to właśnie o to chodzi, żeby we mnie ta żarliwość była, gorliwość o Boże sprawy, żebym był Mu wierny. Co wokół się dzieje, zostawiam Jemu. Sam troszczę się o to, bym Go nie zdradził, bym Go nie opuścił.